I w zasadzie, jeżeli biorę katechizm do ręki, katechizm rzymski, to co bym nie przeczytał, jest do wierzenia i do zastosowania. Natomiast z Pismem Świętym tak nie jest. Dlatego, że właściwy sens Pisma Świętego, jednego zdania, jednego słowa, tłumaczy się w całości. Jeżeli nie znasz i nie jeżeli, a do tego interpretatorem, tłumaczem, interpretatorem Pisma Świętego jest tylko i wyłącznie Kościół, Magisterium Kościoła. Czyli jeżeli ja indywidualnie czytam Biblię, to mimo modlitwy do Ducha Świętego, jeżeli przeczytam Słowo, Boże Słowo i interpretuję je literalnie, bez odniesienia do jak to ma się wobec całości, jest zawsze niebezpieczeństwo, że zbłądzę. Pismem Świętym. A kto to są protestanci? Protestant to jest taki diabeł, człowiek, w którym mieszka diabeł. Który Pismo Święte, z Pisma Świętego korzysta tak jak diabeł. Tak jak diabeł korzysta z Pisma Świętego, tak protestant korzysta z Pisma Świętego. Redukuje je do swojego poziomu. W związku z tym jest tak, jeżeli nie znasz katechizmu, prawd wiary, w której jesteś zobowiązany wierzyć i jak je masz stosować i czytasz Pismo Święte, zawsze zbłądzisz. Wiele domów polskich musi zweryfikować swoją katolickość w odniesieniu do swoich babunia, dziadziunio. Wiele. W oparciu o co zdobywałem wiedzę religijną. I zachwyty, że u nas jest Pismo Święte, u nas się Pismo Święte czyta. No, u protestantów się czyta Pismo Święte. Świadkowie Jehowi też mają jakieś tam swoje odniesienie do Pisma Świętego. I to nie jest tylko kwestia używania w miejsce Jahwe, Jehowa, bo przyniosę czcigodnym wiernym tutaj, z kartonów by musiał wydobyć, ale książkę o mszy świętej z początku XX wieku, katolicką książkę, i tam jest pisane Jehowa. Także sprawa, jak tam te samogłoski, samogłoski w hebrajskim będą przedstawione, jest, że są katolickie książki, które używały imienia Jehowa. Nie tu jest charakterystyka. Rzecz jest, kim jest Jezus Chrystus. Nie jest Bogiem dla świadków Jehowy, nie są żadnymi chrześcijanami, za których się chcą podawać. W wielu, wielu domach przyjdzie nam rewidować katolickość z przeszłości. I rzeczywiście może być, że ci, którzy odchodzili od wiary, nie odchodzili od katolickiej wiary, jej jeszcze nie poznali. I do dziś nie znają. W domach, które się im przedstawiały, mieli przekonanie o nich, że to są katolickie domy. No tak jak katolicki głos w twoim domu, Radio Maryja nie jest żadnym katolickim głosem. Jest głosem herezji modernizmu w twoim domu. I tak ojciec Rydzyk powinien się przedstawiać. Ten sygnał bim, 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 bim. Heretycki głos posoborowia modernizmu w twoim domu. Witajcie. Żebyśmy wtedy wiedzieli, że wszystko jest na swoim miejscu. Ale nie katolicki głos. Jeśli tam nie ma tego katechizmu, nie ma mszy świętej w rycie rzymskim, jest awersja do łaciny, także świeccy ludzie, w trudno być katolikiem, się muszą brać za będziemy różaniec, mówić po łacinie, i Pan wczoraj mówi i zaczyna właśnie. In nomine Patri. Tak? I dalej będzie czytał tą włoską łaciną. Słabe to wszystko. Trzeba nam rewidować katolickość naszych rodziców, dziadków. Przyznać się, że była na poziomie, kto śpiewał piosenkę, mniej niż zero. Do wiary katolickiej przychodzić i wracać. Do źródła.